1 stycznia weszła w życie niezwykle istotna zmiana, która dotyczyć będzie przyszło 2 milionów przedsiębiorców, a jednocześnie prawdopodobnie będzie miała znaczący wpływ na funkcjonowanie tak zwanej szarej strefy w Polsce. Czegoż ta zmiana dotyczy? Otóż od 1 stycznia wszystkie przelewy, których dokonują przedsiębiorcy o wartości powyżej 15 tysięcy złotych, będą musiały być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego. Równocześnie w przepisach podatkowych wprowadzono zapisy, które mówią, że przedsiębiorca akceptujący fakturę od podmiotu, który uchylił się od tego obowiązku przyjęcia zapłaty na rachunek bankowy, nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu. Co to oznacza? Że podmioty działające legalnie będą prowadziły swój biznes wyłącznie z podmiotami stosującymi się do przepisów prawa, ponieważ tylko takie wydatki będą mogły uwzględnić w swoim rachunku podatkowym, a ci, którzy działają w szarej strefie, no niestety będą ograniczeni w polu manewru, to znaczy część ich klienteli nie będzie akceptowała ich usług, tym samym niejako zasklepią się w swoim środowisku i tamże będą prowadzić działalność, którą chyba trudno będzie już nazwać działalnością gospodarczą, ona będzie miała raczej charakter przestępczy, można tak to nazwać. Natomiast ci działający legalnie będą funkcjonować jedynie w oparciu i będą kontaktować się jedynie z podmiotami, którzy działają zgodnie z przepisami i opłacają podatki zgodnie z przepisami.